Wyprawa w nieznane. Gawroniec. No nie widzę. Może ta mapa jest zła? Ale zaraz. To mają być wzgórza. Popatrzmy jeszcze raz na tę mapę. Wzgórza to może i drzewa. To będzie tutaj. Ulica Jastkowska, róg z Sandomierską. Całkiem niedaleko od zakładów porcelany. Przepraszam, nie słyszałem cię, bo zajęty byłem aparaturą. Coś o porcelanie mówiłeś? To rozumiem, że do Ćmielowa się wybieramy. Nic się przed tobą nie ukryje, ale nie będziemy opowiadali o produkcji porcelany, choć... Ja już mnie przyzwyczaiłeś. Naszą opowieść zaczniemy w poszumie pradawnych borów i lasów leżących nad rzeką Kamienną, która jeszcze wtedy kamienną nie była. Trafiłeś w sedno zagadnienia. Początki osadnictwa na terenie dzisiejszego Ćmielowa sięgają neolitu. Neolit. No kojarzę, ale... Kiedy to było? Tak mniej więcej 2500 lat przed naszą erą. No to nie pamiętam. Badania archeologiczne potwierdziły, że na wzgórzach Gawroniec... Patrz na mapę. O, to tutaj. Mhm. Mieszkali ludzie, którzy zajmowali się między innymi wyrobem narzędzi kamiennych. Zapewne materiał, czyli krzemień, kupowali z niedalekich krzemionek opatowskich, gdzie już w czasach pradawnych znajdowała się duża kopalnia tego surowca. Siekierki z kamienia pasiastego dawni mieszkańcy Ćmielowa wysyłali w odległe nieraz strony. Można więc bez przesady napisać, że już przeszło 4000 lat temu trwała tam działalność rzemieślnicza i handlowa. Mamy jakieś ślady takiej działalności? Nie wiem, czy pozostały ślady, ale z całą pewnością obok rolnictwa od najdawniejszych czasów zajmowano się tu garncarstwem, a to dzięki pokładom odpowiedniej gliny. Powiem ci prosto, nikogo ta historia nie zainteresuje, no może samych archeologów. Dawaj mi tu legendy. W Ćmielowie jest zamek, to muszą być i legendy. Może to wydawać ci się dziwne, ale jest tylko jedna. No to na co czekamy? Szanowne aktorstwo, czas na pracę. Zaczynamy nagranie o Ćmielowskim zamku. Deszczowy dzień nas dziś czeka. W taką pogodę trzeba uważać. Szwedy mogą chcieć zdobyć zamek. Nie zdobili do tej pory, to i teraz im się nie uda. Takie gadanie. Uważać trzeba. Dlatego na warcie, na baszcie jesteśmy. U Szwedów, co nas kraj zaatakowały, jest pewien oficjer, co za atak na nas odpowiada. Dla niego to my są jak ość w gardle. A jak się go generał jakiś spyta, co z zamkiem w Ćmielowie? A co z zamkiem? A co się synkowi moi zastanawiają? Jak ja tu szła, to słyszała wasze bajania. Pilnować trza. Wróg nie może do warowni wejść, bo to będzie po nas. Święte słowa, pani matko. Ale w taki deszcz to pewnie nie przyjdą. No i widzisz, synek, wszystkie tak myślą. Warta na miejscu w taki deszcz gnuśnieje, usypia, a wróg to tylko czeka i chyc do zamku. No, matko, prawdę mówicie. Ale zdobyć zamek usadowiony na wyspie, to nie lada sztuka. No, naści synkowie, strawy przyniosłam. Co byś ta na tym deszczu w obronie nie ustali. A po prawdzie, pani matko, to ten cały zamek w Ćmielowie to... To jak to powstało? O, to dawna historia. Początków to nawet najstarsze baby z targu nie pamiętają. Ale poczekaj ta, jak to było? Gadają, że początek zamku to tak będzie, jak Ćmielów dostał prawa miejskie. A to na takie święto to król tu przyjechał? Ksiądz proboszcz. Gadają, że to było w roku pańskim 1505, a działo się w Radomiu, gdzie na Sejmie gościł król Aleksander Jagiellończyk. A to kto tu wtedy był taki najgłówniejszy? Poczekaj no, synku. Zerknij no z murów, co te Szwedy tak tłuką w ten bęben. Co to znowu za nowa moda u nich nastała? Dzisiaj to od rana tak tłuką. Co ino przestaną, to od nowa. Jakby się do czegoś szykowały. No popatrzyłem, ale nic nie widać. Nie idą ku murom. Oj, dobrze. To siadajta, jedzta i słuchajta. Pani matka, jak opowiada, to jak ksiądz zambony. No i matko, kto tu był wtedy ten najgłówniejszy? Przez te wszystkie lata to różne tu były. To ja tam nie wiem, ale wszystkie gadają,
że na sam pierw to Krzysztof Szydłowiecki, kanclerz wielki koronny, kazał tu usypać wyspę. Jakże to tak? Jak Pan Bóg? Co wszystko zrobił? No nie. On kazał robotnikom usypać taką górę i na niej pobudować zamek, co to my teraz są. To dobrze zrobił, bo teraz Szwedy nie mogą tu wejść. No właśnie, Szwedy. Coś tam teraz za cicho jest. No i bęben już nie dudni. Patrzcie, no synkowie, co tam się robi. Nie no. Nigdzie Szweda nie widać. Ale ludzie jakieś idą. Ale to chyba nasze, bo poubierane odświętnie. To trzeba alarm ogłosić. Lecę po dowódcę. A ty łap za rogi, dmij na alarm. Ja tam się nie znam, ale to mi się wydaje, że orszak weselny ku nam idzie. Może się ludziska radują, że Szwedy odeszły i ich niego bębna już nie słychać. Lepiej skończmy tę scenę, bo coś mi się wydaje, że robimy konkurencję dla oblężenia mitycznej Troi. Starożytni się na pewno nie obrażą, a ty masz tutaj legendę, której tak się dopominałeś. Ćmielowski zamek okazał się dla wojsk szwedzkich za trudny do zdobycia. Mokradła w jego otoczeniu sprawiały, że wszelkie ataki kończyły się niepowodzeniem. Gdy wszystkim wydawało się, że Szwedzi zrezygnowali ze zdobycia twierdzy, oni posłużyli się sprytnym podstępem. Dobrze poznali zwyczaje panujące w Rzeczpospolitej i wiedzieli, jak huczne bywają wesela. Młode pary wędrowały po całej okolicy i bawiły się z gospodarzami w ich dworach i pałacach. Szwedzi przygotowali więc fikcyjne wesele, a sami usunęli wojska z okolicy. Przebrali żołnierzy w stroje orszaku weselnego i wysłali do zamku. Brama została oczywiście otwarta, bo nikt nie spodziewał się podstępu, a nieprzyjęcie młodej pary zostałoby uznane za ogromny nietakt. Tak oto podstępem wojska szwedzkie opanowały Ćmielowski zamek. No i masz swoją legendę. Prawie tak dobra jak historia Troi i tamtejszego konia, dzięki któremu zdobyto to starożytne miasto. A w tej legendzie jest coś z prawdy? Być może tak, bo podczas potopu kwaterował w nim książę siedmiogrodzki Rakoczy, który był sojusznikiem szwedzkiego króla Karola Gustawa. A gdy ten kwaterował w Zawichoście, to zaprosił go nawet na przyjęcie do Ćmielowa. No to by znaczyło, że faktycznie zamek nie był wtedy zniszczony. A skąd te informacje? Opisał to w swoim dzienniku Erik Dahlberg, szwedzki oficer i zarazem rysownik. Posłuchaj. Dnia 6 kwietnia 1657 roku, przyjąwszy zaproszenie, udał się jego królewska mość jako gość do księcia Rakoczego, który stał wtedy główną kwaterą w zamku w Ćmielowie. Jego królewska mość znajdował się o dobre pół mili, gdy książę wraz ze swymi generałami w 10 tysięcy koni wyszedł na spotkanie. Jego królewska mość przyjął piękne powitanie w przytomności obu armii, jakie po dwóch stronach drogi uformowały się w szyku bojowym. Następnie został wwiedziony do głównej kwatery z wielkim weselem, okrzykami radości, przy huku dział i muzyki wszelkich możliwych cudzoziemskich instrumentów. A skoro jego królewska mość spożył południowy posiłek, wrócił z powrotem do swojej głównej kwatery, do Zawichostu, wiedziony w ten sam sposób przez pół mili. To teraz musimy rozwikłać tajemnicę, kiedy zaczął się upadek zamku i utracił on swoje znaczenie. W 1702 roku część murów została rozebrana, ale dalsza historia to zadanie dla naszego przewodnika. Masz rację, co będziemy za nich robili? Uwaga, aktorstwo, wystarczy tego leniuchowania. Nie udało wam się obronić zamku przed Szwedami? To teraz jedziecie tam na wycieczkę. Kanapki zrobiłam, ciasto mamy i herbata w termosie. Dzisiejsza wycieczka to ma bardziej taki piknikowy charakter, ale mnie to odpowiada. Widok na resztki tego zamku naprawdę jest fajny, tylko... Tylko czy nam jedzenia wystarczy, bo głodny jestem jak wilk. Nie bój się, mężulku. W samochodzie mam jeszcze drugą reklamówkę z kanapkami. A pan, panie przewodniku... Dlaczego się nie częstuje? Dwa kawałki makowca już zjadłem i trochę się zapchałem. Teraz państwu poopowiadam. O, właśnie. Opowiadaj pan, bo całe ciasto pan skąsi. Mężu,
Ciasta wystarczy dla wszystkich. A jak mnie pamięć nie myli, to ty za makowcem nie przepadasz. No to ty już. Zażartować nawet nie można. Pan Krzysztof ma rację. Ja tu jestem od opowiadania. Zaczynamy. No. To herbatki, może się pan chociaż napije? A, dziękuję. Przez kolejne lata zamek należał do Wiśniowieckich, Sanguszków, Małachowskich i... Myślę, że wszystkich nie będę wymieniał, bo to nudne. I to jest, proszę pana, wyśmienity pomysł. Prawie tak dobry jak twoje kanapki, żonko. Jesteś niemożliwy. Zmieniali się właściciele, a zamek stopniowo popadał w ruinę. Coś tam remontowano, ale... A co na przykład? Kaplica zamkowa została odnowiona, ale na niewiele to się zdało. W 1800 roku przerobiono podzamcze zamkowe na browar. Zresztą jeszcze kilka lat temu starsi mieszkańcy Ćmielowa nazywali zamkowe ruiny browarem. Teraz pan mówisz? Może tam w piwniczce została jakaś beczułeczka. Nam do posiłku przyda się w sam raz. A ten swoje jak zawsze. Mam dla pana złą wiadomość. Od roku 1905 funkcjonowała tam łaźnia. No tak, i wszystko wyżłopali. Daj już spokój. Zamek składał się z pałacu znajdującego się na otoczonej nawodnioną fosą wyspie oraz położonego od południa podzamcza. Pałac posiadał dwa niewielkie budynki mieszkalne ustawione równolegle względem siebie. Podzamcze pierwotnie składało się z budynku i trójkondygnacyjnej wieży bramnej. O właśnie, jakoś pamiętam z zapisków, że tam potem coś było... Ma pani doskonałą pamięć. No nawet pan sobie nie zdaje sprawy, co ona pamięta. Strach się bać. Budynek bramy, wchodzący w skład przedzamcza, był częściowo wykorzystywany jako mieszkanie i tartak. Ale to też przeszłość. Pewnie kolejne wojny doprowadziły do zniszczenia już tak do końca, tak? Bardziej bym obarczał tym upływający czas. A ludzie? W 1944 roku w bramie wieży ulokowany był niemiecki szpital wojskowy, ale to też okres takiej mrocznej tragedii. Co się stało? Niedaleko stąd, z drugiej strony rzeki, 18 sierpnia 1943 roku, Niemcy złapali czterech żołnierzy AK. A jak do tego doszło? Bo nie słyszałem. Jak często w takich przypadkach bywa, do tragedii doszło przez Polaka. Zdrajcę. Kurczę, no. Zawsze tak jest. Jak pragnę zdrowia, zawsze tak jest. Wiemy, kto to był? Do tragedii doprowadził Gustaw Sternik, a w organizacji zasadzki pomógł okupantom Nikodem Gis, miejscowy komendant posterunku policji granatowej. Jak to się skończyło? Chłopcy zostali zabici. Odechciało mi się jeść. Chodźmy, pozwiedzamy zamek. Koniec nagrania. Tak to tragedią kończymy naszą wyprawę. Powiedz mi jeszcze, jak dziś wygląda zamek? Coś się tam dzieje? W 2008 roku nieruchomość z ruinami zamku zakupił prywatny inwestor z zamiarem odbudowy budynku przedzamcza. Niszczejące przez wiele lat mury zaczęto konserwować, ale te prace idą powoli, bardzo powoli. Czyli inaczej mówiąc, zamek nadal niszczeje. Był to kolejny odcinek słuchowiska Wyprawa w nieznane. Wystąpili Mirosław Bieliński, Dionizy Krawczyński, Ewelina Gronowska, Krzysztof Grabowski, Adrian Wajda. Scenariusz i reżyseria Dionizy Krawczyński. Realizacja i opracowanie muzyczne Tomasz Tamborski. Produkcja Polskie Radio Kielce.